Sytuacje kryzysowe mogą potęgować przemoc w rodzinie, a także uzależnienie od alkoholu czy narkotyków. O tym, jak sobie z tym radzić i o tym, że do dyspozycji są bogatyńscy specjaliści, opowie Adam Balcer. Ośrodek rozwiązywania problemów uzależnień i pomocy rodzinie w Bogatyni działa. Nie działa tak jak dotychczas i w takiej formie, jak znaliśmy ośrodek i terapeutów. Trochę się ośrodek przeorganizował, dostosował, można powiedzieć, do aktualnej sytuacji, ale działa. Co się zmieniło? W jaki sposób można korzystać z pomocy ośrodka? Tak, działamy. Myśleliśmy na początku, że to będzie trwało krótko, 2 tygodnie, tak jak ogłosił to minister w ministerstwie i pan premier, i zaraz wrócimy wszyscy z powrotem do pracy. Okazało się, że ta sytuacja nas mocno zaskoczyła, tak, i mamy osoby, które chodzą do nas na terapię, są osoby, które potrzebują wsparcia psychicznego i nie chcieliśmy ich zostawiać zdanych samych sobie, szczególnie w tej trudnej sytuacji, bo wiemy, że dla każdego jest to trudna sytuacja. Dlatego po rozmowie z panem burmistrzem postaraliśmy się uruchomić ośrodek, żeby działał zdalnie. Znaczy, co to znaczy zdalnie? Terapeuci pracują w zależności od tego, czy ktoś ma Skype'a, czy nie, to mogą pracować poprzez Skype'a, ale najpierw trzeba zadzwonić do ośrodka, tak? Czyli dzwonimy do ośrodka i się umawiamy. Dzwonimy pod numer, jeżeli chodzi o pomoc w zakresie uzależnień, 75 77 25 293 i tam mamy dyżur od godziny 7.30 do 19, tak? I wtedy, jeżeli ktoś potrzebuje tą pomocy, to ta pani, która odbiera te telefony, bezpośrednio umawia z terapeutą, czy to z psychologiem, czy z terapeutą uzależnień, czy też z osobą, która zajmuje się osobami w przemocy. I to jest telefon, który służy tylko do tego, żeby umówić się na rozmowę ze specjalistą, tak? Tak. Tutaj nie poruszamy tematu, nie wywewnętrzniamy się. Nie, oczywiście, jeżeli ta pani jest też przygotowana i taka pierwsza pomoc, taka w ogóle porozmawianie z kimkolwiek na temat swojego problemu, to już jest dość dużo, tak, bo możemy się komuś wygadać. Ale tej pani zadaniem jest umówienie z konkretną osobą, czy to z terapeutą uzależnień, czy z psychologiem, czy też z psychoterapeutą. No właśnie, dzwonimy, umawiamy się i jak wygląda później sytuacja jakby porady, terapii, bo nie spotykacie się z pacjentem, z osobą bezpośrednio. Nie spotykamy się, dlatego że dbamy też o swoje bezpieczeństwo, osób, naszych klientów, którzy do nas przychodzą, więc nie spotykamy się. Wykonujemy zalecenia też ministra i tak jak większość poradni. Jak to wygląda? Jeżeli osoba, która do nas dzwoni, potrzebuje pomocy, i ma Skype'a, to tak, to wtedy możemy na Skype'ie tą terapię odbyć. Ja sam niedawno. Taką wideo. To jest dla nas nowość, spotkanie. Przynajmniej dla mnie jest to nowość, bo jak odbywam ją, to na początku dość trudno było mi się przyzwyczaić, ale teraz już to wygląda w miarę dobrze. Jeżeli ta osoba nie ma internetu, nie ma też takich umiejętności technicznych, nie potrafi tego komunikatora obsługiwać, to może za pomocą telefonu. Wtedy rozmawiamy z tą osobą przez telefon. Jest to o wiele trudniejsze, bo nie widzimy się wzajemnie, no ale słyszymy nasze głosy. Możemy porozmawiać, co się dzieje, w jaki sposób możemy pomóc, czy jak ta osoba może sobie gdzieś sama pomóc, czyli dostaje konkretne informacje od nas. Mówimy tutaj, jakby tematy, którymi zajmuje się ośrodek, to przemoc w rodzinie, uzależnienie od alkoholu, od narkotyków oraz inne uzależnienia behawioralne, czyli uzależnienie, nie wiem, od telefonu, od gier, od hazardu. Od komputera, od internetu, no teraz szczególnie te behawioralne, no wiele osób korzysta z tego, więc to jest dość duża trudność. Tak, ale też i jeżeli chodzi o taką pomoc psychologiczną. W ośrodku też są zatrudnieni specjaliści, psychoterapeuci, którzy w różnych sprawach mają do tego kwalifikacje, będą nam pomagać. Nie tylko uzależnienia, ale również taka pomoc. Jeżeli czujemy duże zagrożenie, lęk, strach, no szczególnie teraz one się mogą nasilać, bo mamy dość dużą izolację, nie wiemy jak ta choroba będzie się dalej rozwijała, więc wtedy też możemy dzwonić, dostaniemy informacje, jak sobie poradzić, jakie są metody na radzenie sobie z lękiem. Także tak naprawdę w każdej sprawie możemy zadzwonić, jeżeli dotyczy to naszego samopoczucia. To jest ważne, żeby mówić o tym teraz, ponieważ domyślam się, że są w gminie Bogatynia takie osoby, dla których dom i ta cała sytuacja związana z izolacją, z tym, że musimy siedzieć w czterech ścianach, to wcale nie jest bezpieczne miejsce. No tak, no szczególnie tam, gdzie ta nasza psychika jest trochę nadwrężona, gdzie mamy jakieś tam problemy, no to ta sytuacja przebywania w małym pomieszczeniu, w większej grupie ludzi zawsze jest dość trudna, szczególnie też uruchamia się wiele lęków. I
na razie nie obserwujemy jeszcze w gminie Bogatynia, bo takie sygnały docierają gdzieś tam z Polski, że ta przemoc domowa wzrasta, że ta relacja, ta bliskość, do której nie byliśmy do końca przyzwyczajeni, powoduje tego typu zachowania. Więc na razie tego w gminie Bogatynia nie odnotujemy, dlatego być może, że nie dostajemy takich bezpośrednio sygnałów. Ale myślę sobie, że ta sytuacja jest szczególna i naprawdę wymaga pomocy dla wielu osób, dlatego jesteśmy gotowi, jesteśmy dyspozycyjni i proszę dzwonić, proszę się nie bać, proszę dzwonić i będziemy starali się Państwu jakoś pomagać. I niech te sytuacje związane z alkoholem nie będą wymówką, tak, że siedzimy w domu, mamy wolne, topimy smutki w alkoholu, bądź też rozweselamy się alkoholem. Tak, poruszyła Pani bardzo ważny temat, bo nawet jak się przegląda jakieś komunikatory, przegląda się mass media, to taka obiegowa gdzieś opinia, że tak, tym alkoholem możemy się odkażać, tym alkoholem tak naprawdę możemy używać go jako dezynfekcji. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Organizm bardzo się osłabia. Te osoby, które teraz nadmiernie spożywają tego alkoholu, bardzo osłabiają organizm, a wiemy, że im bardziej słaby organizm, tym bardziej podatny na wirusy, na inne schorzenia, więc unikajmy tego alkoholu. Nie topmy smutków w alkoholu. Lepiej, jeżeli jest to możliwe oczywiście, tak, to wyjdźmy na spacer, poczytajmy książkę, czy jeżeli mamy jakieś hobby, to można go porozwijać. Oczywiście pomysłów jest bardzo dużo. To nie chodzi o to, żeby dawać jakieś takie bardzo, bardzo proste rady, które będą brzmiały jak banały, ale myślę sobie, że Państwo wiecie, w jaki sposób zagospodarować ten czas. Taka prośba, unikajcie tego alkoholu, bo on naprawdę teraz jest bardzo, ale to bardzo szkodliwy, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Mm-hmm. I rozmawialiśmy o tym wczoraj, że sprzedaż w gminie chyba trochę wzrosła alkoholu. Tak, no, jak się chodzi po sklepach, jak dopytuje się tak naprawdę też, jak wygląda sprzedaż tego alkoholu, to ona wzrasta i to jest bardzo niepokojące. Tak? Niepokojące dlatego, że radzimy sobie w sposób chyba najgłupszy, najgorszy, jaki mogliśmy wybrać, tak? Alkohol niczego nie rozwiąże, bo nic nie rozwiązuje. Rozwiązuje pracę, rozwiązuje relacje małżeńskie, relacje osobiste, ale naszych problemów nigdy nie rozwiąże. No i domyślam się, że podobnie może być z narkotykami, no bo to też jakby jest sytuacja, w identyczna, której jest młodzież i też dorośli, kiedy po prostu czasem głupie pomysły przychodzą nam do głowy z nudów. Proszę Państwa, bardzo często jest tak, że z lękiem, ze strachem radzimy sobie w taki sposób nie do końca, który nam służy. Tak? Na początku wydaje nam się, że to może nam pomagać. Czyli ktoś sięga po alkohol, ktoś sięga po narkotyki, jakieś środki psychoaktywne. I ten lęk, czy ten ból, czy ten strach gdzieś znika. Ale to niczego nie rozwiązuje, bo on ciągle jest. Jeżeli my go sami nie rozwiążemy, to żadne środki zewnętrzne go nie zmienią. Tak? Więc jeżeli ktoś naprawdę przeżywa dość silny lęk, nie potrafi sobie z nim poradzić, to lepiej zadzwonić do lekarza psychiatry. Pewnie takie konsultacje telefoniczne się odbywają, tak? I skonsultować z nim, tak? I lekarz przepisze odpowiednie środki, jak sobie radzić z tym lękiem, jeżeli sami sobie nie potrafimy poradzić. Ale nie korzystajmy, tak? Z żadnych środków psychoaktywnych, czy alkoholu, bo tylko mity. I tak naprawdę dodatkowe problemy dla nas. Ja bym chciała, żeby tutaj też wyraźnie zostało zaakcentowane to, że no właśnie, to co już powiedziałam, że alkohol i narkotyki nie są wymówką co do tej sytuacji, tak, że jeśli pojawia się problem, to nie bądźmy uśpieni, tak, to korzystajmy z tego numeru telefonu i skorzystajmy z porady bogatyńskich specjalistów. Proszę Państwa, alkohol i narkotyki to tylko wymówka, tak, bo wiele osób teraz może ukrywać swoją chęć napicia się poprzez to, że słuchajcie, jest ryzyko, jest zagrożenie, ktoś powiedział w telewizji, że to odkaża, są różnego rodzaju takie dziwne jakieś komunikaty w mediach, które zachęcają do spożywania alkoholu. Wręcz, proszę Państwa, unikajmy tego. Naprawdę, to jest największa głupota, jeszcze raz powtarzam, jaka może się wydarzyć. Unikajmy, tak? Bądźmy ze sobą, bądźmy bliscy, tak? Nie wiem, przytulajmy się do siebie w rodzinie, ale nie uciekajmy w alkohol. Jak zadzwonić po poradę, kiedy jesteśmy w czterech ścianach i często jest tak, że ten oprawca, czy ten alkoholik, czy ta alkoholiczka, czy ktoś z rodziny, który ma problem, siedzi obok? Proszę Państwa, jeżeli jest tak, że ta osoba siedzi obok, to możemy zadzwonić też do swojej, tak, sąsiadki, do kogoś z rodziny i poprosić o pomoc, tak? Jeżeli wysłać SMS-a do kogoś, że taka sytuacja się dzieje w domu, tak? I ta osoba zadzwoni i poinformuje policję i policja oczywiście ma obowiązek interwencji, przyjechać na taką interwencję, bo jeżeli oprawca siedzi obok, to ciężko przy nim rozmawiać spokojnie, bo będziemy się bali, więc można napisać maila, można wysłać SMS-a, można... Tak jak wcześniej rozmawiamy, jeżeli coś takiego się dzieje w domu, to warto mieć przygotowany jakiś wariant informacyjny, tak? To oczywiście
tego uczymy też osoby, które do nas przychodzą na zajęcia, które są krzywdzone, że opracowuje się tak zwane takie koło ratunkowe. Plan B. Plan B. Można zastukać, proszę Państwa, do sąsiadki. Jest jakiś kot, który będzie mówił, tak? Czy to nogą tupnąć bardzo wyraźnie mocno na dół i sąsiadka zinterweniuje i zadzwoni na policję. A jeżeli nie mamy takiego czegoś opracowanego, no tak jak mówię, to są jakieś komunikatory, napisać taką informację, taką wiadomość i na pewno sąsiad czy rodzina najbliższa tą informację dalej przekaże. Domyślam się też, że często jest trudno, będąc w tych czterech ścianach z rodziną, czy to z mężem, czy z rodziną, gdzie jest sytuacja kryzysowa, gdzie jest przemoc i gdzie jest alkohol, jakby... Wydaje mi się, że jest tak, że pozostajemy jakby w jakiejś takiej rutynie, która usypia naszą czujność. Że a on krzyczy na mnie, czy tam ona krzyczy na partnera, czy na dzieci, a coś tam szturchnie, stuknie i a dobrze, to nie jest przemoc. I czasem machamy ręką, nie zawracajmy głowy policji, bo policja teraz ma ważniejsze sprawy, ale też chcę, żeby to tutaj wyraźnie było powiedziane, że policja też jest od tego, żeby tą przemoc domową i te sytuacje związane z nadużywaniem alkoholu pomóc nam rozwiązać. Jasne, proszę Państwa, bo tak naprawdę mówimy o koronawirusie, mówimy o zachorowaniach, mówimy o ilości ofiar, ale trzeba wyraźnie i bardzo mocno też podkreślić, że dochodzi do przemocy domowej, gdzie też giną ludzie. Ja nie znam na tej chwili tych danych statystycznych, jak to w tym roku wygląda, ale bardzo wiele osób z tego powodu ginie. Najwięcej osób ginie, najmniej bezpiecznie jest w domu rodzinnym, bo tam dochodzi do największej ilości przestępstw, tak? Do największej ilości zbrodni, przede wszystkim gdzieś tam na kobietach, jeżeli chodzi o krzywdzenie. Więc to jest bardzo ważne zadanie. To nie jest zawracanie głowy policji. Musimy się chronić. Dobrze było, żebyśmy jakby znali telefony alarmowe, tak? Żebyśmy mieli, tak jak mówię wcześniej, opracowany ten kod. To nie zawracanie jeszcze raz głowy. Trzeba dzwonić, trzeba informować sąsiadów, trzeba o tym bardzo wyraźnie mówić. A to, co pani redaktor poruszyła, to znieczulenie wynika z tego, że my tak długo z tą osobą już przebywamy, że musimy sobie poradzić. Wytworzyliśmy sobie jakieś mechanizmy radzenia. Jesteśmy poddawani ciągle przemocy psychicznej, przemocy fizycznej. Nasze poczucie wartości spada. Często jest tak, że nie mamy gdzie się schronić, nie mamy pracy. Oprawca jest jedynym żywicielem rodziny. Chcemy zadbać o rodzinę, chcemy, żeby ochronić swoje dzieci. Proszę Państwa, się tak dużo mechanizmów psychologicznych dzieje, że tak jak Pani mówi, my potem tego nie zauważamy. A nie zauważamy dlatego, że jesteśmy znieczuleni tą sytuacją. Jakbyśmy wzięli taką rodzinę, czy taką osobę krzywdzoną z dziećmi w takie bardzo bezpieczne miejsce, to by się okazało, że oni nie potrafią znaleźć sobie miejsca, bo to jest dla nich nieznane. Cisza, spokój. Oni by się czuli bardziej zagrożeni, proszę Państwa, niż w tej sytuacji domowej. Nas to usypia powoli, tak samo usypia sąsiadów. Rutyna. To jest takie znieczulenie i to nie zostaje obojętnie na nas, na naszą psychikę, na nasze ciało, bo wiele potem takich symptomów chorobowych, jakichś takich psychosomatycznych zaburzeń wynika właśnie z tego napięcia, które mamy, bo nasze ciało ciągle jest napięte. Nasze ciało jest albo przygotowane do ucieczki, albo do walki. To są takie mechanizmy, które na nas działają i wszystkie nasze, potem się okazuje, że jakiś ból w plecach, ból w żołądku, coś się z nami dzieje, mamy zawroty głowy, to wszystko jest wynikiem tego, co się dzieje, co odczuwamy. To nie staje na nas obojętne. Czyli chroniąc się przed koronawirusem, przede wszystkim zadbajmy o naszą psychikę. Tak, to jest bardzo ważne, proszę Państwa, bo jeszcze raz podkreślam, teraz możemy czuć lęk, możemy czuć strach, są osoby, które są zagrożone utratą pracy, tak? Są osoby, które już gdzieś tam tą pracę straciły, przebywają na małej przestrzeni, wszyscy razem dochodzą nowe obowiązki, czyli trzeba edukować dzieci, zająć się lekcjami, trzeba razem to wszystko jakoś poogarniać. I możemy się czuć naprawdę zagrożeni, możemy się czuć lękowi. W związku z tym naprawdę dzwońmy, szukajmy tej pomocy. Jeżeli mamy jakieś rodziny, przyjaciół, rozmawiajmy z nimi przez telefon, komunikujmy się z nimi, bo wiemy, że ta komunikacja jest teraz ograniczona. I dbajmy przede wszystkim o swoje zdrowie, o swoją odporność. Mhm. Przypomnijmy jeszcze raz te numery telefonów, w jaki sposób można uzyskać pomoc, czy można też wysyłać maile, czy można się z ośrodkiem skontaktować mailowo? Ja myślę, że tak. No, w tej chwili tutaj maila nie podaliśmy, ale dobrze Pani na to zwraca uwagę i oczywiście w następnym komunikacie też podamy maila, też będzie możliwość taka zrobienia. Ja przypomnę, od godziny 7.30 do godziny 19.00 jest dyżur. Cały dzień prawie. Tak, cały dzień pod telefonami. Jeżeli chodzi o udzielenie pomocy od alkoholu, środków psychoaktywnych i behawioralnych uzależnień, to telefon 75 77 25 293. Tam pani odbierze telefon.
porozmawia z nami i oczywiście skieruje do konkretnego specjalisty, który będzie już umówiony, czekał pod telefonem i wtedy ta osoba, specjalista dogada się z klientem, czy na telefon, czy też poprzez inny komunikator, poprzez Skype'a, czy jakiś inny komunikator, wtedy po prostu jakby podejmą odpowiednie takie działania. Jeżeli chodzi o edukację, zajęcia edukacyjne wspierające dla ofiar przemocy domowej, to telefon 75 77 72 426, bardzo podobna zasada. I oczywiście kontakt do pełnomocnika burmistrza do spraw realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, to jest telefon 530, czyli do Adama Balcera. Tak, czyli do mnie, 530 881 323, i oczywiście też bezpośrednio mogę udzielić czy to porady terapeutycznej, czy się umówić na konkretną terapię, tak, czy też zainterweniować, jeżeli będzie taka potrzeba. Mhm. Korzystajmy, namawiałabym do tego, żebyśmy korzystali z tych telefonów, z tej możliwości, z tych kontaktów. Jeśli jest taka potrzeba, oczywiście. Proszę Państwa, ta pomoc też jest bezpłatna, to jest bardzo ważne, tak? Więc proszę dzwonić, proszę z nami się komunikować, od tego jesteśmy, żeby Państwu pomagać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo.